bardzo widowiskowa impreza, rzeczywiście wspaniali kierowcy, znakomite maszyny. Dzisiaj jesteśmy w takim centrum Polski motoryzacyjnej. Myślę, że to jest okazja do tego, by nie tylko spotkać Roberta Kubicę, ale wielu wspaniałych sportowców, podziwiać niezwykłe maszyny. Wierzę, że te dwa dni będą niezapomnianą zabawą. Ogromna, ogromna impreza. Trzy imprezy masowe jednocześnie. Tor specjalny zbudowany w Gdyni, dodatkowo na plaży dakarowcy i oczywiście na koło skweru Arki będą skoki, motory. Naprawdę wiele, wiele emocji. Cieszymy się, że taka impreza jest w Gdyni. Cieszymy się, że to wszystko jest w centrum Gdyni. Naprawdę wszystkich serdecznie zapraszamy. To, co zostało tutaj zbudowane i sama w ogóle sam pomysł jakby złożenia każdej dyscypliny sportów samochodowych, nie tylko samochodowych, ponieważ w jedno miejsce jest ogromnym wyzwaniem. Oczywiście pewne kompromisy były potrzebne, ale żeby mieć wszystkie jakby kategorie dostępne w Polsce i nie tylko w Polsce, też na świecie, na wyciągnięcie ręki, jest to naprawdę ogromna szansa dla kibiców i szczerze wolałbym tu być jako kibic niż jako uczestniczący, ponieważ ja będąc tutaj nie jestem w stanie zasmakować w cudzysłowie wszystkiego. 10. edycja w Gdyni Verva Street Racing, fantastycznie dużo samochodów, dużo benzyny, coś wspaniałego. Także polecam każdemu jutro, żeby przyszedł tutaj. Specjalnie przyjechałem ponad 200 km dzisiaj tutaj, żeby zobaczyć jak najwięcej oczywiście, ale nie wiem ile się uda. Dużo fajnych sportowców, dużo maszyny, dużo adrenaliny, super, polecamy wszystkim, przychodźcie.